Spójrzmy na kolejne zadanie. Tutaj na początek wiemy, że mamy pewien arkusz tektury. Jest to arkusz tektury w kształcie kwadratu i wiemy, że pole tego arkusza to 1600 cm². Dzięki takiej informacji możemy spokojnie wyznaczyć długości boków tego arkusza, ponieważ skoro wiemy, że to będzie kwadrat, bo tak jest podane w treści zadania, a wzór na pole kwadratu to będzie a kwadrat, to jeżeli w miejsce literki P podstawimy 1600, to dzięki temu wyznaczymy a to będzie w naszym przypadku właśnie długość boku tego kwadratu. Czyli zapiszmy, 1600 równa się a kwadrat, zatem a to będzie 40 cm. Oczywiście tutaj tak naprawdę będą dwa rozwiązania, ponieważ jeżeli podniesiemy minus 40 do kwadratu, to także otrzymamy 1600, natomiast ponieważ my wiemy, że to będzie długość boku, no to długość boku nie może być ujemna, dlatego tutaj nas interesuje tylko to jedno rozwiązanie, natomiast pamiętajcie, że gdy mamy kwadrat i mamy liczbę dodatnią, to są dwa rozwiązania. Ujemne i dodatnie, tylko w naszym przypadku nie bierzemy pod uwagę tego rozwiązania ujemnego. No dobra, jeżeli to już wiemy, to sobie zapiszmy, że każdy z boków tego arkusza ma po 40 cm. No i teraz co się zadziało z tym arkuszem, do czego go wykorzystaliśmy? Otóż ktoś sobie wziął nożyczki i z tego arkusza powycinał w rogach kwadraty. No dobra. Czyli wycinamy kwadraty w ten sposób, zobaczcie, tutaj Wam rysuję, no i wówczas ten arkusz tektury wygląda w ten sposób. No i po co to było wykonane? Otóż po to, żeby ułożyć czy stworzyć z tego arkusza tektury pudełko, otwarte pudełko, tak tutaj mamy podane. I nas interesuje, jaka musi być długość boków tych wycinanych kwadratów, tak aby pole powierzchni bocznej było największe. Naszym zadaniem jest także wyznaczenie właśnie pola takiego pudełka. No dobra, czyli jeżeli my sobie teraz powycinaliśmy te kwadraty, nie wiemy jaka jest długość boku takiego kwadratu, czyli oznaczyłam to sobie jako x. No i teraz jak będzie wyglądało nasze pudełko? No nasze pudełko wygląda, zobaczcie, w ten sposób. Tak, czyli te fragmenty usuwamy, no i nam zostanie właśnie taki kształt, z którego będziemy tworzyli pudełko. No i czy coś możemy powiedzieć? No zauważcie, że jeżeli cała ta długość, czyli cały ten bok wynosi 40, bo to sobie wyznaczyliśmy, no to ten bok, czyli ten fragment, który Wam teraz może zaznaczę na czarno, zobaczcie, jaką będzie miał długość. Skoro cała ta długość, którą teraz sobie przerysuję, ma 40, wiemy, że ten kwadrat ma boki długości x, czyli tu mamy x, tu mamy x, to oznacza, że od tej długości odejmujemy jednego x, bo to będzie z tego kwadratu, oraz odejmujemy także stąd jednego x. Czyli możemy powiedzieć, że ta długość, którą mamy tutaj, czyli przenosząc sobie na rysunek ten odcinek, ma długość 40, odjąć x i odjąć x, czyli odjąć 2x. Dokładnie taka sama sytuacja będzie tutaj. No odcinamy sobie, czy wycinamy taki kwadrat o bokach x oraz x, czyli jeżeli cały bok ma 40, wytniemy, czyli odejmiemy sobie jednego i drugiego x, to ten bok ma długość 40 odjąć 2x. Ponieważ jest to kwadrat, no to wiemy, że długość tego boku także wynosi 40. Czyli jeżeli wytniemy sobie tutaj x, tutaj także x, to ta długość również wynosi 40 odjąć 2x, no i tutaj również. No i spróbujmy teraz zapisać wzór na pole boczne w zależności od długości boków tych wyciętych przez nas kwadratów. Otóż, oczywiście, jeżeli chodzi o pola boczne, to one będą utworzone z czterech takich prostokątów, no bo zauważcie, że jeżeli
mamy stworzyć to otwarte pudełko, to będzie ta nasza podstawa, a te cztery prostokąty stworzą nam pole boczne. Je będziemy po prostu sobie zaginali, tak mówiąc nieładnie, do góry, żeby powstało pudełko. Zatem, jeżeli chodzi o pole takiego jednego prostokąta, no to wzór na pole prostokąta, zapiszmy sobie może z boku, to będzie A razy B. U nas ten prostokąt ma boki długości 40 odjąć 2x razy, bo to będzie nasze A, B to będzie długość tego boku. A zauważcie, że długość tego boku to nic innego jak ten odcinek, a ten odcinek ma długość x, ponieważ to są kwadraty, czyli jak tu mamy długość boku x, tu x, to również tutaj te x nam się pojawią. A to będzie właśnie ten prostokąt, którego pole chcemy sobie wyznaczyć. Czyli to B w naszym przypadku będzie równe X. No i oczywiście wszystkie te prostokąty będą miały dokładnie takie same wymiary. Czyli tutaj mamy także 40 odjąć 2X na X, podobnie w tym przypadku. Czyli krócej, jeżeli chcemy wyznaczyć łącznie pole boczne w tym prostokącie, to znaczy, że to pole musimy pomnożyć przez 4. Czyli mamy tak, 4 razy 40 odjąć 2x i razy x i to będzie wzór na pole naszego pudełka w zależności od długości boku tego kwadratu, który tutaj, czy tych kwadratów, które wycinaliśmy z kawałka tej naszej tektury. Oczywiście, no należy tutaj pamiętać jak zawsze o dziedzinie, ponieważ my nie wiemy ile jest równy x, natomiast musimy zaznaczyć, że ponieważ to będzie długość boku, no to nie może być ona ujemna, czyli bok nie może mieć długości na przykład minus 5 i nie może także ta długość wynosić 0. Dlatego licząc dziedzinę, zapiszmy zatem, że x musi być większe od 0, i 40 odjąć 2x także musi być większe od 0. No i teraz tak, tę nierówność należy sobie rozwiązać, czyli minus 2x zostawię po stronie lewej, po prawej mam minus 40, bo zmieniłam stronę, czyli zmieniłam znak, no i obie strony dzielimy przez minus 2, czyli pamiętajcie, gdy dzielimy przez liczbę ujemną, to ten znak należy odwrócić, czyli x będzie mniejszy od 20. Minus 40 na minus 2 da nam 20, czyli tak naprawdę nasza dziedzina to x większe od 0 i x mniejsze od 20. No i teraz musimy sobie narysować to na osi liczbowej, czyli mamy tak, x większe od 0, czyli zaznaczymy 0, zaznaczymy 20, kółeczka będą niezamalowane, no i mamy mieć x większe od 0, natomiast tutaj x mniejsze od 20, no i naszym rozwiązaniem, czy naszą dziedziną będzie taki przedział, czyli nasza część wspólna. Zatem dziedzina to jest przedział obustronnie otwarty od 0 do 20. Gdy już mamy wyznaczoną dziedzinę, to przepiszmy sobie jeszcze ten wzór funkcji, który tutaj zapisaliśmy. Mamy 4 razy 40 odjąć 2x razy x, no i doprowadźmy to do jak najprostszej postaci, czyli możemy zapisać najpierw, ponieważ mamy mnożenie, mnożenie jest przemienne, czyli tak naprawdę 4 razy x to 4x, mnożymy to sobie przez te wyrazy, które mamy w nawiasie, czyli 4x razy 40 to 160x, na pewno odjąć 8x kwadrat, no i uporządkujmy, czyli najpierw od x w drugiej potędze, czyli mamy minus 8x kwadrat, dodać 160x. Naszym zadaniem jest wskazanie, tutaj jeszcze raz spójrzcie do podręcznika, jaka musi być długość boków tych wycinanych kwadratów, czyli jaki musi być x, aby pole powierzchni bocznej było największe. No i teraz zauważcie, że ponieważ w tej funkcji a, czyli ten współczynnik przy x w drugiej potędze jest ujemny, to gdybyśmy rysowali wykres takiej funkcji, to wówczas ramiona paraboli byłyby skierowane w dół. No i my tak naprawdę chcemy poszukać punktu, który jest położony na wykresie najwyżej, skoro nas interesuje, aby pole powierzchni
bocznej pudełka było największe, czyli najwyżej położony punkt będzie znajdował się tutaj, gdy ramiona są skierowane w dół. Zatem nas interesuje wierzchołek funkcji. A wierzchołek funkcji to będzie P oraz Q, gdzie P to oczywiście X, natomiast Q to będzie Y. No czyli jeżeli chodzi o wyznaczenie P, to już mam nadzieję, że pamiętacie wzór. Na P to będzie minus B przez 2A. Czyli P to minus B, no to B jest równe 160, czyli minus B to minus 160, przez 2 razy A, czyli 2 razy minus 8, czyli minus 16, czyli P jest równe 10. No i to będzie pierwsza współrzędna naszego wierzchołka, czyli nasz X. Natomiast gdybyśmy chcieli policzyć Y, czyli drugą współrzędną wierzchołka, to najwygodniej w miejsce x do wzoru funkcji podstawić 10 i wtedy to, co otrzymamy, to będzie nic innego jak właśnie nasz y. Czyli liczymy p od x, czyli p od 10, to minus 8 razy 10 do kwadratu, czyli 100, dodać 160 razy x, czyli razy 10. No to lecimy dalej. Czyli mamy tak, minus 800 dodać 1600, czyli P od 10 wynosi 800. I co dzięki temu wiemy? No jeżeli tu mamy 10, tu mamy 800, no to możemy powiedzieć, że dla X, czyli dla kwadratu o boku 10 cm, pole boczne, powierzchni bocznej tego pudełka będzie największe i będzie wynosiło 800. Możemy to sobie zapisać. Dla x równego 10, i to jest długość boku tego małego kwadratu, pole powierzchni bocznej, tak sobie zapiszmy, jest największe i wynosi 800 cm2.